Adama Lendę poznałam w latach 80. Był zawodnikiem różnych klubów krakowskich, a na końcu trafił do Wandy Kraków. Był moim stałym sparring partnerem. Jak z Adamem zagrałam, to wiedziałam, że zawsze wygram jakiś turniej. I bardzo cenię jako zawodnika. Zresztą do tej pory Adam jakby zaczął grać, jest super zawodnikiem, jest predyspozycje ma niesamowite. I naprawdę polecałabym wszystkim w tym wieku grać tak jak Adam. W roku 1965 rozpocząłem karierę zawodniczą w tenisie stołowym. Na terenie tego obiektu były dwie sale gimnastyczne. W jednej sali gimnastycznej uprawialiśmy tenis stołowy, w drugiej bokserzy, siatkarze, koszykarze. Momentem przełomowym w mojej karierze był udział w turnieju. Mając lat 17 wygrałem z reprezentantem Polski Wieśkiem Hajdeckim i po tym turnieju nastąpił jakiś taki przełom, żeby grać tenisa stołowego i żeby ogrywać lepszych zawodników. Dziennie trenowałem 7 godzin w pocie czoła i po 2 latach uzyskałem bardzo dobre wyniki, mianowicie w Ekstraklasie grając wygrywałem całą czołówką polskich zawodników. Chciałbym dzisiaj powiedzieć o zawodniku, który tworzył tenis stołowy w Nowej Hucie. To jest Adam Lenda, który w 1965 roku zaczął trenować w Hutniku Kraków i zakończył swoją przygodę z tenisem stołowym po 35 latach w Wandzie Kraków. Obydwa kluby nowochódzkie. Największe jego sukcesy to były w 1971 roku, gdzie zdobył brązowy medal Mistrzostw Polski i w latach 71-72 był wielokrotnym reprezentantem kraju. Do jego dużych sukcesów należy też wygranie Grand Prix Polski, gdzie pokonał wtedy całą czołówkę Polski i kilku dobrych zawodników zagranicznych. Grałem w Hutniku, w Krakowie, w Podgórzu, w Nadwiślanie, w Łączności, w Zagłębiu Lubin. Od dziecka byłem zagorzałym kibicem taty. Tata zabierał mnie na mecze, na turnieje. Widziałem te emocje, byłem świadkiem jego sukcesów, zwycięstw. Czasami zdarzały się też rzeczywiście porażki. Miał wyjątkowo bogatą karierę. W okolicach roku 2000 tata przestał grać w tenisa stołowego. No i mimo wielu sukcesów wiem, że czuje pewien niedosyt, ponieważ nie udało mu się zdobyć Mistrzostwa Polski. No i po 20 latach to ja go zaciągnąłem z powrotem do stołu tenisowego. No i bardzo bym chciał, żeby spróbował swoich sił w kategorii 70+ na Mistrzostwach Polski. Chciałbym, żeby poczuł jeszcze raz te emocje, tą rywalizację. Usilnie go namawiam do tego. No póki co jego odpowiedź jest taka, że nie, on nie chce tych dziadków ogrywać. Ale mam nadzieję, że mi się uda. Nazwałem to krzywizna czasoprzestrzeni, ponieważ wszystko, co tutaj jest, zawiera jakiś element tego, co mamy na co dzień, rzeczywistości, ale też czegoś z innego świata, czyli zakrzywienie czasoprzestrzeni, jak to mówią fizycy. Jestem absolwentem Akademii Sztuk Pięknej w Krakowie, a dyplom robiłem w pracowni profesora Jacka Gaja z rysunku w 2004 roku. Często mnie pytają ludzie, czy to jest ołówek? Czy ja używam białej farby? No i otóż nie, to nie jest ołówek. Ja używam tylko gwaszu, czyli wodnej farby, pędzel, woda i to wszystko. A ta biel to jest po prostu nietknięty papier.